jak Państwo widzą, w pierwszych słowach muszę sprostować tytuł. Nie dynamika, a mechanika. I tytuł jest prowokacją, no bo oczywiście każdy z Państwa ma tego mema w głowie, że dynamika i mechanika jest fragmentem fizyki. Zatem brzmi to mało logicznie w tytule. I jak mówię, jest to prowokacja. Zresztą, jak sądzę, nie będzie to jedyna moja prowokacja dzisiaj. Chciałem Państwa zabrać w bardzo wymagający spacer po obrzeżach inteligencji. I mówiąc o tym, musiałbym nawiązać od razu do tego, co mówił mój poprzednik szanowny, mówiąc o memetyce, bo może się to Państwu w pierwszym momencie nie skojarzyć. Ale rozmowa o inteligencji jak najbardziej odnosi się do memów i odnosi się do tego zagadnienia, które było tu poruszone. Jak te memy przekazywać skutecznie i czy możemy zrezygnować z programów? I powtórzę tu tezę, którą czasami już wygłaszałem w różnych miejscach. Znajdujemy się w paskudnej sytuacji starcia i konfliktu. Konfliktu środowiska umysłowego i środowiska materialnego, sposobów myślenia o szkole i efektów pracy tej szkoły, gdzie efektywność i selekcja uczniów, o czym mówił Marek Kaczmarzyk, i selekcja memów ich w głowach czasami ma dramatyczne konsekwencje. A ten dramat ma jeszcze jedną dalszą konsekwencję, szalenie niebezpieczną. Tydzień temu grupa naukowców zajmujących się badaniami klimatu powiedziała, że stoi przed nami gigantyczne wyzwanie związane z półstopniową różnicą temperatury, o którą może wzrosnąć temperatura wszechświatowa. Mógłbym o ten temat mówić dużo więcej, ale Państwo z grubsza chyba znają temat, to może się przełożyć po prostu na katastrofę. 2 czy 3 tygodnie temu w naszym Sejmie ktoś bezczelnie głosował za tym, aby rozważać możliwość zniesienia obowiązkowych szczepień. Zapytałem kolegi, który mieszka w Ameryce, jak to tam wygląda. Oczywiście rodzice mogą sobie w wolnym kraju nie szczepić, ale takie dzieci nie zostaną przyjęte do szkoły. Czyli biorą za to materialną odpowiedzialność. A ja przypominam w tym momencie jeszcze jedną rzecz. W momencie, kiedy zadziałała pasterowska szczepionka przeciwko wściekliźnie. Paster był razem z powozem, którym jechał ulicami Paryża, noszony przez rozentuzjazmowane tłumy. I to samo dotyczyło szczepionki przeciwko polio, którą wymyślił Salk, konkurując z naszym Koprowskim bodaj. Jego szczepionka weszła do użycia i zlikwidowała tą straszliwą chorobę porażenia nerwowego, skutkującego nawet śmiercią albo poważnymi dysfunkcjami. To wszystko jest kwestia inteligencji i szerzenia memów. Inteligencja musi memy wykorzystywać. I to jest właśnie jeden z problemów, z którymi zmierzy się edukacja i zmierzają się Państwo codziennie i będą się zmierzali Państwo następcy. Oczywiście niektórzy z badaczy twierdzą, że bardzo mało wiemy o mózgu, w związku z czym powinniśmy się ostrożnie na jego temat wypowiadać. Ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że trzeba wypowiadać się ostrożnie. Natomiast mam wątpliwość co do tego, że wiemy za mało. Mamy już co najmniej ogólny schemat wiedzy o mózgu, który skutkuje możliwością wnioskowania i stawiania hipotez i ich testowania. I jeżeli tak, to bardzo poważnym problemem jest, czym właściwie jest inteligencja, jak ją i jakimi narzędziami ją jeść. Przypominają się tu wiekopomne o tym, że uczyliśmy Francuzów jedzeniem. Po co jest inteligencja? Po co wiedza i po co mądrość? Powtórzę tu bardzo istotną tezę. Do innego gatunku na świecie jest ona całkowicie zbyteczna. Jeżeli program genetyczny to przewiduje, przez miliony lat konkretny gatunek, taki jak ten, który robi się coraz bardziej powszechny, wśród młodzieży w wieku 5-6 lat, w przedszkolach wraca do swojego naturalnego siedliska
nie potrzebuje zupełnie żadnej inteligencji. W czym polega problem? W tym, że ten gatunek uprawia strategię rozrodczą R na masę straconego potomstwa. My jesteśmy strategami K. Liczymy na pojedyncze, wysoce udane dzieci, które dadzą sobie radę w świecie dzięki swojej wiedzy i umiejętności dokonywania wyboru. Nie będą kasowane przez wściekliznę, polio czy inne złe przypadki w życiu. Oczywiście w tym wszystkim kryje się jeszcze jeden wielki błąd wielu ludzi, że uważa, że inteligencja jest narzędziem poznania. Ale mówiło to już wielu innych przede mną. Ja mówiłem to niezależnie od nich w jakimś momencie. Inteligencja nie służy do tego, żeby stawać się mądrzejszym, żeby lepiej poznawać świat. Inteligencja służy temu, żeby być w tym świecie nagradzanym. A żeby być nagradzanym, czasami trzeba posługiwać się bardzo skomplikowanymi narzędziami do badania tego świata i bardzo skomplikowanymi fragmentami wiedzy, takimi bajeranckimi równaniami, jakie tu Państwo widzą. Pierwsze z nich to równanie wiążące kilka podstawowych stałych matematycznych. Piękny wzór, matematycy się nad nim strasznie rozpływają, a kolejne to równanie na rozkład normalny. Też bardzo ważne, prawda? Inteligencja i znajomość tych praw pozwalają lepiej żyć doraźnie w coraz bardziej skomplikowanym świecie. Jeśli zajrzymy do wujka Google'a, który wie wszystko, to kilka lat temu mogli Państwo by zobaczyć tam taką tabelkę. Ta tabelka oczywiście występowała w Google'u, w Wikipedii, jako w wersji angielskojęzycznej. Ja ją sobie pozwoliłem przetłumaczyć i zacząłem zastanawiać się nad sformułowaniami. Oczywiście te niebieskie dopiski to moje złośliwe, krytyczne uwagi dotyczące definicji inteligencji zbudowanych przez dziesięciolecia wieku XX przez różnych badaczy. Każdej z tych definicji można coś zarzucić, choćby tylko to, że wymaga sięgania jeszcze głębiej, że nie jest oczywista na poziomie, w którym została wyrażona. Oczywiście wszystkie zawierają jakieś bezcenne ziarno prawdy. Jeżeli przyjrzymy się temu, a przyglądali się temu Lecz i Hatter, to zobaczymy, że sposobów definiowania inteligencji jest wiele, ale prawie wszystkie z nich odwołują się do wtórnych, złożonych pojęć. I brniemy tutaj przez rozumienie tego, o co właściwie chodzi. Ostatecznie, jeżeli podsumujemy, to dostajemy taką intuicyjną prawie, że odpowiedź, że inteligencja prowadzi do relacji ze środowiskiem, które pozwalają na osiąganie celu, sukcesu w osiąganiu celu i zarazem pozwalają dostosowywać się do tego środowiska. Czy nie tchnie czymś naszą konkurencją z owsikami w tym momencie? Ale zwróćcie też Państwo uwagę na jeszcze jedną rzecz, że inteligentni bardzo często przegrywają na różne sposoby. Zatem inteligencja nie gwarantuje sukcesu i żadna wiedza tego nie gwarantuje. Co nas spotka w najbliższym czasie, to jeszcze jeden dramat. Oprócz biologicznej inteligencji pojawia się inteligencja sztuczna. I ta inteligencja sztuczna ma nie jeden wymiar, o czym już Państwu chyba mówiłem w zeszłym roku, mianowicie może to być inteligencja słaba, zadaniowa, którą wykorzystujemy w naszych sprzętach, lub inteligencja silna, wyposażona w samoświadomość. Póki co uważamy, że takiej jeszcze nie ma, ale zaczątki jej istnienia, czy coś, co mogłoby jej odpowiadać, już jest realizowane w laboratoriach i wypuszczane w świat w postaci różnych myślących programów, które symulują doskonale zachowanie człowieka. A jeżeli jest sztuczna inteligencja, jak wiemy, nasza ludzka inteligencja również boryka się z problemami ściśle biologicznymi. Jak w niektórych typach zespołów autystycznych, w spektrum autyzmu, jak w zespole Aspergera na przykład, to dobre pytanie, czy hodując sztuczną inteligencję nie hodujemy sztucznego autystyka, Aspergera, lub czy nie hodujemy sztucznego durnia w ramach tej inteligencji. Oczywiście myśl
jeżeli zostanie posiana, tak jak powiada, inteligencja biegnie jak wiatr tam, gdzie chce. Również państwa myśl tam pobiegnie. Proszę państwa, gdyby zajrzeli państwo 2 lata temu i rok temu do tego samego miejsca, od którego zacząłem, do definicji inteligencji w Wikipedii angielskiej, zobaczyliby państwo jeszcze jeden fragment na samym końcu, kończący te rozważania. Moje złośliwe komentarze mogą państwo tutaj na niebiesko wyśledzić. Mianowicie ta definicja inteligencji sprowadza się do takiego prostego wzoru. F równa się T nabla funkcja energii T. Wprowadził to Wisner Gross i Freer, dwóch fizyków, tak definiując inteligencję. To pełny, rozwinięty wzór, który powiada, że inteligencja jest ukierunkowaną siłą zmierzającą w przestrzeni dostępnego świata w kierunku zwiększenia pola wyboru. To pole wyboru jest tu zakodowane jako SC, natomiast T to dostępna energia rozpraszana w formie entropii. Czyli świat jest, zgodnie z taką definicją inteligencji, porządkowany na koszt energii. Oczywiście zapis matematyczny jest troszkę abstrakcyjny, już są państwo porażeni, ja także byłem porażony. Spędziłem dość sporo czasu na to, żeby spróbować zrozumieć, na czym to wszystko polega, ale pomaga w tym taki prosty model wykresów. Startujemy w punkcie x0 i dzięki inteligencji nasz świat się poszerza, aż docieramy do jednego z punktów tego wysokiego okręgu. Dróg mamy niesamowicie wiele. Niektóre z tych dróg są zakazane. One nas zabiją lub zlikwidują inteligencję. To te czarne pole, prawda? Mamy więc makrostany, pośrednie, końcowe, początkowe, które rozwijają się w pewnym czasie. Zatem inteligencja rozwija się ogólnie w pewnym czasie, ale prowadzi do czegoś bardzo ważnego, do zwiększenia możliwości wyboru. I tu są pewnie państwo zachwyceni, bo to brzmi pięknie. Inteligencja zwiększa możliwości wyboru, wyboru własnego losu, wyboru losu świata. I to są właśnie te charakterystyczne twierdzenia, które tu można określić. Oczywiście ten zwiększa, zgodnie z tymi dwoma fizykami, w określonym horyzoncie czasowym te możliwości wyboru. Tak, ale żeby tak mogło być, to inteligencja wymaga rozpoznania możliwości, określenia zależności, zapamiętania, wyboru i reagowania, które przeciwdziała chaosowi. Wreszcie tak pojęta inteligencja, jak państwo widzą z samego wzoru i sposobu opowieści o nim, jest już trudna do zrozumienia. Jest trudna także w sensie filozoficznym, bo niesie z sobą przesłanie egzystencjonalizmu. Trudności indywidualnego wyboru, trudności samodzielnego poszukiwania drogi w świecie, zwiększania wolności, egzystencjalnej wolności. I proszę państwa, taka inteligencja nie musi być a priori moralna, ale jeżeli jest w stanie przewidywać i zwiększać swoje możliwości wyboru, to na zasadzie praw, które znane są w biologii zachowania, ona musi dojść sama do moralności przez wszystkie możliwe błędy po drodze. To jest bardzo poważny problem związany z etyką. Tak, proszę państwa, to ujęcie Wisnera, Grossa i Freera mogłoby odpowiadać inteligencji jednostki, ucznia, człowieka, ale jeśli przyjrzymy mu się troszkę bardziej uważnie, to dostrzeżemy aspekt krytyczny. Po pierwsze, zawisła ta definicja na takim symbolu matematycznym odwróconego trójkącika, który nazywa i powiada, że coś ma być maksymalizowane, czyli trzeba zbudować równania zmierzające do maksimum. To równanie jest tylko uogólnieniem, to które państwo tutaj widzą, trzeba je wyszczegółowić. Zatem jeden problem i oczywiście Wisner-Gross podobny program zafundował, nazywa się on entropika i podobno jak chwali się w swoich opisach, nie zaglądałem, nie jestem na tyle kompetentny, ale poradziłem się matematyków, działa perfekcyjnie. Entropika jako program realizujący inteligencję. Można zauważyć, że samo pojęcie inteligencji, co państwo tutaj wiedzą, bardzo mocno konkuruje z nazwą grupy entropika muzycznej,
I jeśli Państwo będą szukali, to prędzej Państwo trafią na grupę muzyczną niż na program Entropika. Ale to jest jeszcze jeden problem. Mianowicie, jeśli przyjrzymy się, to niezależni badacze, którzy próbowali modelować inteligencję według przepisów Wisnera-Grossa, doszli do wniosku, że wprost przeciwnie. Ona kolapsuje, nie zwiększa przestrzeni wyboru, ale zmierza do zera, czyli zamyka przestrzenie wyboru. I także mój kolega, matematyk, którego poznałem przypadkowo, twierdzi to samo, że ludzie prowadzący to w jego zespole również osiągnęli minimum, a nie maksimum, nie zwiększenie pola. Proszę Państwa, tu się kłania coś absolutnie niesamowitego i bardzo wielkiego. Proszę zwrócić uwagę, że to, o czym mówimy, to w gruncie rzeczy struktura fraktalna rzeczywistości. Struktura fraktalna, gdzie rzeczywistość, do której zmierzamy, krąży wokół pewnego atraktora, miejsca najbardziej pożądanego czy wynikającego z przebiegu procesów. To jest widoczne w różnych modelach. Oto macie Państwo atraktory, wokół których krąży zmienność. Na dole atraktor starów analitycznych. W ogóle proces nazywa się teorią chaosu. Do tego dochodzi teoria katastrof. W świecie nierównomiernym, pofałdowanym, a taki jest realny nasz świat, czasami jakieś zachowanie prowadzi do tak dramatycznej zmiany, że jest to katastrofa. Państwo je spotykali. Wszystko rozwija się normalnie i nagle okazuje się, że gdzieś dziura i wszystko spada w przepaść. Tak. Mamy jeszcze jeden problem. Jeśli przyjrzymy się temu, to inteligencja tak zdefiniowana bazuje na zasobie energii. Musi go wykorzystywać, zużywać i rozpraszać. A świat jest ograniczony. Zatem rośnie entropia, bałagan tego świata, który nie da się energetycznie wykorzystać. I można to wymodelować tak, jak kiedyś sobie to zrobiłem w zupełnie innym przypadku reakcji autokatalitycznej. Mamy zasoby zaznaczone linią czerwoną. Te zasoby są zużytkowywane na powstawanie produktu użytkowników, siły użytkowników, fioletowa linia i równocześnie przy tym powstają śmieci, czyli entropia. I proszę zobaczyć, czym to się kończy. Banalny model reakcji autokatalitycznej, a inteligencja jest autokatalityczna. Sama siebie napędza. I wiedza też. Źle to wygląda. A popatrzcie Państwo, z czym się to wiąże. Wiąże się to z pewną ideą Penrosa. Sięgamy już, zafundowałem Państwu potężny odlot. Proszę mi to wybaczyć. Sięgamy do koncepcji światów konforemnych Penrosa, gdzie ostatnio, to był rok 2015, grupa naukowców z udziałem Polaków stwierdziła, że na tle naszego nieba widoczne są ślady gigantycznych kolapsów, już nie tylko gigantycznych Big Bangów, ale również gigantycznych kolapsów, czyli nasz świat jest cykliczny. A właściwie to różne światy następują po sobie cyklicznie. I widać również ślady powstawania i kolapsów. W tej mapie da się to wszystko wyprowadzić. Nazywa się to właśnie cykliczną kosmologią konforemną Rogera Penrose'a. Jak to wygląda w praktyce? Jest świat, on się rozdyma do zupełnej pustki, zużywa swoją energię, kolapsuje i w nim rodzi się następny świat. Coś jest na rzeczy. Tych modeli świata jest nieograniczona ilość. A teraz przyjrzyjmy się jeszcze jednej bardzo poważnej sprawie. Tak zdefiniowana jak u Freira i Grossmana, Wisnera-Grossa inteligencja, w zasadzie, jeśli by się przyglądać tej definicji, dotyczy dowolnej liczby osobników w dowolnie wielkim świecie, w dowolnie długim czasie. Jeżeli tak, to naprawdę chodzi tutaj o ewolucję, a nie o inteligencję pojedynczego człowieka. Żeby ta inteligencja była naprawdę inteligencją, potrzebne jest jeszcze coś. Musi ona selekcjonować wybory. Nie tylko się im poddawać i ginąć tak, jak giną owsiki, ale zachowywać się inteligentnie jak ludzie. Tak wygląda zatem różnica, o której mówimy. Ewolucja prowadzi na ślepo do pewnego optymalizującego się stanu. Inteligencja wybiera drogi. Zatem inteligencja to modelowanie. Modelowanie przyszłości na podstawie wiedzy posiadanej w aktualnym miejscu
przewidywanie, co będzie dalej. Zatem inteligencja jest czymś takim. Rzutowaniem świata na płaszczyznę memów, na płaszczyznę myśli i testowaniem, co będzie, zanim to się stanie. Jeżeli zgodnie z naszą wiedzą będziemy posuwali się w określonym kierunku. To jest inteligencja. Budowanie i testowanie modeli. I niestety te wirtualne modele, bo one nie muszą być realizowane, wirtualne, czyli pasujące doskonale do zasobów nieujawnianych zasobów naszych mózgów, które są wirtualne i do zasobów maszyn cyfrowych również, gdzie również są wirtualne, przy danej dostępnej wiedzy bardzo często mogą być błędne. I są błędne. Tak, te modele mogą być abstrakcyjne, a w rzadkich przypadkach są to modele materialne, jak wtedy, kiedy budujemy makietę miasta, model maszyny czy cokolwiek innego. Ale w każdym przypadku polega to na przetwarzaniu informacji i na przetwarzaniu memów. A o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi w tym o to, żeby różnica między modelem, który zbudowaliśmy, a oczekiwaniami była jak najmniejsza. Prawda? A jeżeli ma być jak najmniejsza, to chcemy osiągnąć stan przez nas oczekiwany. A oczekiwanie wiąże się z inną, szalenie ważną funkcją psychiczną. Motywacją. Mamy motywację, żeby osiągnąć pewien stan. Zatem inteligencja tak naprawdę nie istnieje bez motywacji. Tak, no i jest procesem memetycznym. Zwróćcie Państwo uwagę, że definicja Wiesnera-Grossa dopuszcza istnienie wielu różnych form inteligencji. Byle spełniały one kilka podstawowych założeń, przetwarzały informacje, zużywały energię, lokalnie działały przeciwko entropii, na koszt entropii całego świata i maksymalizowały przyszłe możliwości wyboru, co bardzo nam się podoba. Wszakże te różne inteligencje mogą się bardzo różnić swoimi właściwościami. I jeżeli tak, to w skrajnym przypadku dochodzimy do tego pana, mojego ulubionego autora z dawnych lat, Heumara von Dietfurta, który powiedział, że cały świat jest pełen inteligencji. Dokładnie tak. Nie tylko z tego świata jesteśmy i cokolwiek się w świecie dzieje, jest tą wiznerowsko-grosowską maksymalizacją możliwości. Dostępne się, o ile oczywiście nie odezwie się Roger Penrose. Tak, czy te twierdzenia można sfalsyfikować? Każda dobra teza naukowa powinna poddawać się krytyce. Skrytykujcie mnie Państwo. Oto mamy inteligencję. Był sobie inteligentny człowiek, nazywał się Krzysztof Kolumb, dysponował czymś, co nazywa się portolany, czyli średniowieczne mapy świata, przy pomocy których żeglarze, podróżnicy starali się dotrzeć do interesujących obiektów. Fortunnie dostał od królów Hiszpanii Marię, Pinte i Dinę i mógł zaryzykować swoje inteligentne przypuszczenie, że dotrze w ten sposób do bogatych w korzenie, szalenie drogie korzenie, przyprawy korzenne Indii Wschodnich. I ruszył przez Atlantyk, zamiast telepać się lądem wokół Afryki, jak kilku innych. I co było tego konsekwencją? Trafił. Powstały nowe mapy. Zweryfikowano jego tezę, czyli był w błędzie, ale coś znalazł. Zwiększył możliwości wyboru. I konsekwencją jego memetycznych zabiegów i inteligencji jest to, co dzisiaj Państwo obserwują. Na przykład Stany Zjednoczone. Ale to tylko część prawdy i konsekwencji inteligencji i memetycznych wyborów Cristobala Kolumba. Bo istnieje także miasto Meksyk, istnieje Kolumbia, i kilka państw, których w tej chwili w Ameryce Południowej rozgrywają się straszne, mordercze rzeczy, gdzie ludzie uciekają masami przez granicę. To były krwawe reżimy w Argentynie i Chile. To jest miasto Meksyk, w którym króluje bezprawie, jak donosi nam prasa. To są wszystko te efekty memetycznego testu inteligencji Kolumba rozciągnięte na inteligencję kolejnych pokoleń. Błędy, pomyłki,
ale też droga zwiększająca możliwości wyboru względem pierwotnej. Proszę zwrócić uwagę, że przy okazji zniknęli praktycznie do zera rdzenni mieszkańcy Ameryki. O tym w tym aspekcie pisze człowiek, który nas zaskoczył, historyk, zacznijmy przedstawienie od początku, profesor University of Hebron, historyk, Żyd i gej. Już samo zestawienie powiada, że takiemu człowiekowi nie można wierzyć, prawda? Napisał on dwie książki, które można Państwu polecać. Sapiens i Homo Deus. Mówią one o rozwoju ludzkiej cywilizacji, a więc o konsekwencjach rozwoju inteligencji człowieka, wyprowadzając nas od zwierząt, od praludzi do etapu rozwoju sztucznej inteligencji. Historyk pisze o biologii i ja go nie złapałem na poważnych błędach i pisze to, co ja właśnie w tej chwili Państwu mówię, do czego doszedłem w jakimś stopniu niezależnie od niego. Proszę Państwa, a jeśli inteligencja jest przetwarzaniem informacji, to musimy zwrócić uwagę, że tę informację liczy się dość prosto. Są takie banalne wzory, z którymi nasze dzieci w szkołach mierzą się w czwartej klasie, przynajmniej według starych programów, mierzyły się przy mnożeniu łańcuszkowym w czwartej klasie, nie wiedząc o tym, że operują logarytmami. To wszystko liczy się w prostych przypadkach na palcach. Jeśli Państwo patrzą na pojemności pamięci i szybkości transmisji w komputerach i innych urządzeniach, to te liczby wynikające z logarytmowania macie Państwo w pamięci na co dzień. Oczywiście, jeżeli wykorzystamy je do badania przypadków biologicznych, to możemy wyliczyć, ile informacji przetwarza nasz mózg. Jest to banalne zadanie. Można je wykonać prawie że na palcach. Jeśli wiemy, ile mamy fotoreceptorów w oku, wiemy, jak często nasze fotoreceptory odpowiadają tak, nie, czyli podejmują jedną bitową decyzję o stanie świata, każdy z nich osobna, o wycinku świata, który postrzega, wtedy możemy wyliczyć, ile takich tak, nie, cała siatkówka dostarcza nam w ciągu sekundy. I wychodzi nam po odpowiednim mnożeniu, że z obu oczu płynie do nas około 4,5 miliarda bitów na sekundę. Dzięki najwyższemu mamy jeszcze oprócz oczu także uszy, skórę i wszystkie inne narządy zmysłów. Jeśli więc przyjmiemy, nie bawiąc się w szczegóły, że łącznie w ciągu sekundy dociera do nas 10 miliardów bitów informacji ze świata, którą musimy przetworzyć, to jest to prawdopodobnie bardzo bliskie prawdy. I o tym również mówił tutaj Marek Kaczmarzyk, chociaż nie przywołał tego przykładu jawnie. Co robi nasz mózg? Nasz mózg zadaje tej informacji pytania, czy to tak nie na temat punktów świata przekłada się tak nie na bardziej złożone wzory świata. Czy punkty światła układają się w krzyżyk? Tak nie. Czy krzyżyki układają się we wzorek Richelieu do haftowania? Tak, nie. Czy ten wzorek przedstawia? Tak, nie. Czy to przedstawienie nam się podoba? Tak, nie, prawda? Mniej więcej tak sobie możemy budować hierarchię przetwarzania i ilość informacji zawęża się podczas przetwarzania w naszym mózgu, dociera do miejsca, kiedy podejmujemy decyzję i tam zaledwie decydujemy 2 do 5 bitów na sekundę, po czym dzięki temu, co mamy w programie genetycznym budowy naszego ciała i w programie nabytym przez uczenie naszego mózgu, ta informacja ponownie się zwielokrotnia, by w momencie, kiedy reagujemy każdą z 3 biliardów komórek naszego ciała, a być może większą liczbą komórek naszego ciała niż 3 biliardy, bo są spory o wyznaczenie tej liczby, żeby każda ta komórka podjęła zsynchronizowaną akcję z innymi komórkami. Czyli znowu na wyjściu z naszego ciała dostajemy miliardy bitów informacji. Tak. A co się w tym wszystkim dzieje? Przede wszystkim wzmacniane są kontrasty pomiędzy jasnym i ciemnym, obecnością, a nieobecnością dowolnych rzeczy. Mówiłem Państwu już niejednokrotnie, że to się bardzo prosto rozwiązuje w algorytmach działania neuronów. Neurony wzmacniają kontrasty, po to one są. Wzmacniają krawędzie działania i niedziałania bodźców, tak jak widzą to Państwo na tym obrazku. Dzięki temu Państwo widzą świat.
Jeśli w tym kontekście przyjrzymy się inteligencji, to możemy zapytać się, co ta inteligencja musi mieć wśród swoich cech. Musi się uczyć i pamiętać. Musi mieć motywację do tego wszystkiego. Tą motywacją musi być między innymi ciekawość badania i poznawania świata, o którą walczymy w szkołach. Dalej musi kojarzyć, posługując się operatorami logicznymi, tworzyć symbole obiektów. Symbole obiektów to są memy. Zatem musi posługiwać się memami. Musi bazować na logice, musi modelować, bo to sobie właśnie przed chwilą zdefiniowaliśmy, i musi w ramach modeli prognozować, wreszcie musi wykrywać błędy. Musi także komunikować się z innymi inteligencjami i adaptować się do środowiska. W tym wszystkim musi być refleksyjna i musi też identyfikować stan innych inteligencji. Mogą sobie to Państwo dowolnie przekupować, ale taka jest prawda. Możemy oczywiście zastanawiać się, jak dużo informacji i jakie cechy fizyczne tej informacji muszą być przetwarzane w ramach inteligencji. Oczywiście to wiąże się z szybkością napływu przetwarzania informacji i z ilością informacji. I ze skutkami przetwarzania, jak w przypadku kamikadze, prowadzi do ostatecznego nieprzetwarzania. Tak, zatem jeśli powiedzielibyśmy, to można też roboczo powiedzieć, że inteligencja musi współdziałać z innymi procesami nerwowymi naszego ciała i bez niej nie będzie istniała. A to wszystko ujmowane jest w języku, podobnie jak inne złożone cechy człowieka, w tej chwili wyższej matematyki. Tak na przykład zrobił... Tak na przykład ujmuje to Zhou Cien, jeden z badaczy, którego jeszcze przywołam, budując koncepcję sieci neuronalnej, w których tworzona jest inteligencja. Ona bardzo dużo wyjaśnia. Ona się przekłada na struktury logiczne działania naszego mózgu, czyli dokładnie na interpretację typu tak, nie, w wielu kolejnych powiązaniach. Proszę zwrócić uwagę, te czarne i czerwone punkty to aktywne, przyjmijmy roboczo, neurony. W zależności od tego, jak one zaktywują się w sieci, wykrywamy różne obiekty. Tak, to jest teoria, mniej więcej teoria powiązań, theory of connectivity, Zhou Ciena, ale tak samo rozpatrywana jest przez Kocha i kilku innych badaczy w tej chwili, na przykład świadomość, w kategoriach przetwarzania informacji. Czyli informacje trzeba mieć bardzo bogatą, żeby przetwarzać informacje. A jak się to objawia w zachowaniu? Na początek można wywołać mój ulubiony i autorski schemat zbudowany na podstawie rekonstrukcji opisów francuskiego autora zajmującego się badaniem zachowania, Gastona Wioda, gdzie widzą Państwo kilka gradientów. Te trójkąty to gradienty zmienności. Mianowicie analizując cechy zachowania, takie jak odziedziczalność, stereotypowość, rodzaj bodźca, który to wywołuje, czy potrzebna jest chęć działania, czyli motywacja, i dalej, jak bardzo złożona jest reakcja, jak długo ona trwa i jaki jest efekt reakcji, oraz czy trzeba badać świat przed podjęciem reakcji, czyli trzeba wykonywać reakcję orientacyjną, możemy tak poklasyfikować proste i bardziej złożone formy. Oczywiście one przechodzą w siebie w sposób ciągły, ale mają też swoje twarde definicje. I proszę Państwa, to jeszcze nie koniec, bo jeśli mamy już samą inteligencję, to mamy dwa kolejne gradienty postulowane znowu przez dwóch wielkich, przez Pawłowa i Piageta, czyli jest to historia. Mowa tu jest o inteligencji konkretnej i inteligencji abstrakcyjnej. Konkretna buduje modele z realnych obiektów, materialnych obiektów środowiska. Abstrakcyjna buduje modele z memów, z ich obrazowań, ale w obu przypadkach testuje te modele zgodnie z naszym wiznerowsko-grossowskim założeniem. Jak to jest zrobione? Żeby było to zrobione, trzeba osiągnąć odpowiednią zdolność przetwarzania i gromadzenia informacji, a to wiąże się z encefalizacją i komplikacją budowy mózgowia. Można by wymienić wiele tych składników, które są dzisiaj poruszane. Jest wśród nich bezwzględna masa mózgu, bezwzględnie
absolutnie konieczna. Jest wskaźnik encefalizacji, czyli ile ten mózg stanowi w stosunku do ciała. Jesteśmy w tym mistrzami. Jest to wyrażane w różny sposób. Jest to ogólna liczba neuronów. Też mamy przewagę nad większością zwierząt. Jest to wskaźnik upakowania tych neuronów, które wiąże się z fałdowaniem kory mózgowej. Znowu jesteśmy do przodu, jeśli nie brać pod uwagę delfinów. Jest to grubość kory mózgu. Tu także jesteśmy do przodu. Jest to wskaźnik usieciowania, czyli jak gęsto nasze neurony łączą się z innymi. A ta gęstość jest decydująca do przetwarzania informacji. I wreszcie gęstość upakowania jednostek, które kodują memy. Prawdopodobnie są to kolumienki mózgowe, mini kolumienki mózgowe. Jeśli Państwo zajrzą do mojego artykułu Memy w pamięci, dostępny jest w internecie, to zobaczą szerszy opis tego. To wszystko przekłada się na wiele barwnych obrazków, pięknie to ilustrujących, z grubością kory, jej zmiennością, postępem ewolucyjnym i naszą lokatą, gdzie przekłada się to. Proszę zobaczyć, jesteśmy bardzo blisko myszy pod jednym wskaźnikiem. Bije nas na głowę koliber, dokładnie na głowę i mózg. W ewolucji człowieka te wskaźniki szły w pożądanym dla nas kierunku, zwiększając się i można to wszystko policzyć, tak jak zrobiła to Herculano Yüzel, badając ilość neuronów w mózgach wielu zwierząt. Przekłada się to na piękne wykresy, gdzie inteligencja, zdolności umysłowe odbiegają od linii prostej, tak jak Państwo widzą tą niebieską linię, która nas preferuje w tym rozwoju, a to ewolucyjny rozkład odległości między gęstości upakowania jednostek, które przetwarzają memy w naszym mózgu. Tak one wyglądają na obrazku. Tak. I mówiłem o Joe Cienie, to właśnie jego obrazek mówiący o tym, jak to działa w naszym mózgu. To wszystko ma też swoje obrazy w badaniach mózgu. Ujawnia się w szybkości pojawiania kolejnych fal w potencjałach mózgowych, kiedy rozpoznajemy jakiś obiekt. W wywołanych potencjałach wzrokowych, słuchowych czy jakichkolwiek innych. Im szybciej i im wyżej, tym bardziej inteligentny człowiek. Tak to wygląda w uproszczonym zapisie. Można to jeszcze bardziej przetworzyć. Techniki komputerowe pozwalają ujawnić, że szybkość rozprzestrzeniania się fal po mózgu decyduje, jest związana z inteligencją. Widać to w rozwiązywaniu zadań, są na to piękne wyliczenia. Testy badające inteligencję doskonale zgadzają się, jak pokazują tutaj te linie pociągnięte na tych wykresach, z oceną na podstawie zjawisk elektrycznych mózgu. Czyli jest to przetwarzanie informacji. To wszystko jesteśmy w stanie obserwować, zapisać i wykazać, że mózgi inteligentne reagują szybciej i większym natężeniem, ale wkładają w to mniej pracy, czyli są lepiej usieciowane, szybciej informacja w nich przepływa i jest przetwarzana. Tak, można to też wiązać z emocjami i korą przedczołową. Czy jesteśmy jedynymi nosicielami inteligencji? Obok nas są inne inteligencje i o te inteligencje pyta jeden z znanych dzisiaj badaczy, Franz de Waal, prymatolog, który napisał wiele świetnych książek o zachowaniu małp człekokształtnych, mówiąc i zadając pytanie, czy jesteśmy dość mądrzy, żeby zrozumieć inteligencję zwierząt. Przede wszystkim, czy chcemy ją zrozumieć. Można by powiedzieć, że nie tylko małpy są inteligentne, ale również świnie, które traktujemy zupełnie po świńsku, jeśli tak to można określić. Pytanie, do czego ta inteligencja była potrzebna i skąd się ewolucyjnie wzięła, jest również bardzo złożone. Na ten temat było mnóstwo hipotez. Znajdą je Państwo w jednej z tych publikacji, która się niedługo okaże, jeśli będą Państwo zainteresowani. W każdym razie jednym z istotnych aspektów tego jest to, co wynika ze współżycia społecznego. Inteligencja służy do modelowania zachowań innych osobników, tak aby osiągnąć z tego korzyść. I wiąże się to z różnymi atrybutami życia społecznego, o których pisze między innymi Robin Dunbar i które wiążą się z efektem pawiego ogona, efektem Zachawiego, czyli tym, że przy pomocy inteligencji jej wytworów bardzo często imponujemy innym osobnikom po to, żeby z tego odnieść innym osobnikom naszego gatunku, żeby z tego odnieść korzyść.
Widzą to Państwo w karykaturalnej formie, gdy młodzi mężczyźni w wieku 16-29 lat inteligentnie sobie dokopują podczas rozmów prowadzonych w towarzystwie jakiejś uroczej dziewczyny. Prawda? Zawsze starają się w ten sposób brylować. Ta inteligencja u zwierząt była dla nas wielką tajemnicą. Popełniano oczywiście potężne błędy w jej interpretacji, takie jak ten znany koń, mądry Hans, u którego umiejętność reagowania na emocje towarzyszących mu ludzi interpretowano jako inteligencję polegającą na zdolności liczenia. Hans przerywał stukanie kopytem w momencie, kiedy liczba stuknięć osiągała wynik, na co wszyscy radośnie w tym momencie, wynik obliczenia matematycznego, na co wszyscy obecni w tym momencie radośnie reagowali. O, trafił, prawda? Jakby pomylił się o jedno więcej, to by było nie trafił i o, nie trafił, no nie? Ta inteligencja była widoczna w różnych doświadczeniach na zwierzętach. Zaczęło się wszystko od sułtana, którego badał znany behawiorysta Keller na Teneryfie, gdzie sułtan zbudował model tego, jak osiągnąć wiszącego wysoko banana. To oryginalne zdjęcia z tego eksperymentu, ale ta inteligencja dzisiaj jest opisywana przez zespół profesora Besza Holendra, który bada inteligentne, kulturowe zachowania zwierząt w rezerwatach Kamerunu i Afryki Zachodniej, jest reprezentowana w dziedziczonej kulturze posługiwania się prostymi narzędziami, a nawet w protoreligii, którą ponad 50-osobowy zespół kierowany przez Besza opisał u szympansów afrykańskich. Ją widać w licznych, inteligentnych zachowaniach współpracy, gdzie zwierzęta decydują się wymodelować wspólne dobro i zadziałać w imię przyszłości zwiększania wyboru. Niektóre z tych zwierząt są dla nas bardzo abstrakcyjne, takie jak głowonogi morskie. Mają one jeden atrybut z naszego punktu bardzo niekorzystny. Za krótko żyją, żeby zgromadzić wiedzę. Żyją kilka lat albo nawet mniej. Duże okazy nawet 5 lat, tylko to za mało, żeby się efektywnie uczyć. No i oczywiście ta inteligencja może być przekazywana dzięki międzyosobniczym nośnikom informacji, a w naszym przypadku przede wszystkim mowy. Tak, i miernikiem inteligencji zwierząt jest zdolność komunikowania stanów środowiska i dla nas możliwość komunikowania z nami. Pod tym względem było wiele opisanych eksperymentów na zdolności językowe zwierząt. Łoszoł, Garnerów, Nimczyński, Koko, która niedawno zmarła, którą opiekowała się Patterson, słynny Alex, papuga Szara, Ireny Peppenberg, Kanzi i jego siostry, matki, bracia i wreszcie Betty, psi przebój inteligencji. Proszę zobaczyć, oto lista tych osiągnięć i proszę popatrzeć tylko na koniec. Border Collie Chaser rozumie 1200 słów i stał się już mitem wykorzystywanym przez literaturę. Literaturę nie na zbyt wysokich lotów. A można tą liczbę słów, które potencjalnie opanowały w komunikacji przy pomocy różnych systemów, wymieniać dla każdego z badanych tutaj gatunków. Oczywiście tą inteligencję bardzo często trzeba przekazywać i ujawniać w komunikacji na dość skomplikowane i nietypowe dla nas sposobami, ale wynika to z fizjologicznych ograniczeń zwierząt. A tutaj kolejne szympansy, Ai i Ayumi, biegli matematycy, którzy mają modele liczb w głowie i potrafią po krótkiej prezentacji wygaszać liczby w kolejności naturalnej na ekranie. To wymaga modelowania świata. Oczywiście takich modeli jest więcej. Robią to również ptaszyska, które mają mózg zupełnie inaczej zbudowany niż my. O wyczynach krukowatych Państwo słyszeli. O delfinach w ogóle szkoda wspominać. Tak. Spotykamy się zatem w świecie z innymi inteligencjami. A jakie są konsekwencje tego spotkania? Można tu przyjąć dwa modele. Modele ewolucyjne. Przede wszystkim model endosymbiozy inteligencji. Tak Lynn Margulis opisała powstanie komórek prokariotycznych przez zlanie się prostszych form i dało to progres informacyjny, nowe możliwości rozwoju, nowe możliwości powielania informacji o życiu. Drugi, ta piękna teoria, wspaniale współpracuje z koncepcjami Piotra Kropotkina o pomocy wzajemnej,
między ludźmi i zwierzętami, nawiasem mówiąc, anarchista równoległy mniej więcej Leninowi. I jest druga analogia w tym rozumowaniu. Ekologiczna, zasada Gauzego, która powiada, że jeśli konkurujemy z czymś, jeśli jakiś gatunek konkuruje o zasoby, to obowiązuje zasada jedna nisza, jeden gatunek. Większość biologów tą zasadę zna. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Konkurowaliśmy o jedną europejską niszę zasobów z Neandertalczykiem. Spotykacie Państwo Neandertalczyków na ulicach? Chyba im coś kiepsko poszło, prawda? A oto inne przykłady spotkań różnych inteligencji. Tonąca Arizona w Pearl Harbor i atomowy odwet. Widzą Państwo, to też są bardzo inteligentne działania. To też bardzo inteligentne działania, o którym już wspominałem w nawiązaniu do Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej. Holendrzy przypisali Hiszpanom wszystkie możliwe zbrodnie na ludzkości podczas kolonizowania Ameryki Południowej. To obrazki z jednej z książek tego dotyczącej. Widać palenie żywcem, wieszanie w wolny sposób, zjadanie przez psy, co tylko Państwo sobie życzą. Spotkały się dwie inteligencje. Tak, oczywiście możemy wrócić do inteligencji zwierzęcej i zobaczyć, że dzisiaj, jeżeli są możliwe różne inteligencje, to wielu badaczy powiada, że inteligentne mogą być też inne byty. Peter Woliben w swoich uroczych książkach pisze o inteligencji lasu. Czytali Państwo? Oto właśnie ta książka. Są już konferencje na temat inteligencji roślin, że rośliny modelują, przewidują i dostosowują się. Tyle tylko, że w zupełnie innej skali czasowej i zupełnie inny sposób niż my. Bo nie mogą uciec ani wyprodukować żadnych narzędzi. Ale robią, co mogą. Prawda? Można to przypisać wręcz stożkom wzrostu pędów i korzenia. A mamy jeszcze sztuczne inteligencje, które sami sobie wykreowaliśmy. I tu pojawia się dylemat, po czym poznamy tą sztuczną inteligencję, jej świadomość. Ten dylemat próbował rozwiązać filozof Chalmers, postulując coś, co nazywane jest testem chińskiego pokoju. Chiński pokój, z jednej strony ktoś wkłada karteczkę napisaną po chińsku, z drugiej wyciąga już karteczkę z tym samym tekstem napisanym po angielsku, co jest w środku, diabli wiedzą, na pewno inteligencja. Prawda? Otóż takie coś już mamy. Google Translate działa na zasadzie chińskiego pokoju Chalmersa. Ale co w tym wszystkim jest niesamowitego? Ile musieli to stworzyć programiści na początku, to od tego momentu Google Translate, ten system komputerowy, tłumaczy i uczy się tłumaczeń sam i dokonując tłumaczeń z jednego języka na inny, doskonali techniki tłumaczenia w innych, niespokrewnionych językach. Czyli robi coś, o czym myśleli psycholingwiści. Buduje syntetyczny model języków. Model. Zatem Google Translate modeluje. Oczywiście, jeśli Państwo zobaczą tłumaczenia przy pomocy Google Translate, to dojdą Państwo do wniosku, że są one w większości kretyńskie. Dzisiaj oczywiście istnieją też systemy mające zdolność rozpoznawania obrazu. One są coraz bardziej doskonalane. Chodzi tu o systemy, które nie tylko rozpoznają obraz, ale po zapisaniu go potrafią go wiernie odtworzyć, stosując tutaj mechanizm taki, jaki stosuje nasz mózg w modelowaniu i rozpoznawaniu obrazu. A to kolejna rzecz, którą rozwaliła sztuczna inteligencja. Zabezpieczenia przed nadużyciem informacji internetowej przez maszyny, CAPTCHA. Są już programy łamiące. Samouczące się oczywiście. Samouczące to znaczy, że człowiek ich nie kontroluje. Oczywiście jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, do którego byśmy chcieli zmierzać. Nauczyciel może być niepotrzebny, bo jeśli odpowiednio powiążemy z sobą mózgi, to inteligencja i wiedza przepłynie z maszyny do mózgu. Tak. To wszystko rozgrywa się w przestrzeni, którą obserwujemy. Kiedyś myślano, że da się stworzyć myślące, inteligentne automaty, które będą rozgrywały w szachy grę o wielkim znaczeniu kulturowym i mitycznym. Okazały się one mistyfikacją, ale dzisiaj już w ich miejsce istnieją realne programy, które grają w szachy lepiej niż ludzie.
zaczęło się wszystko od IBM Deep Blue, gdzie program ten pokonał mistrza świata w szachach Garry Kasparowa. Pokonał go dwa kolejne razy, a potem już kolejne programy komputerowe zaczęły bić się ze sobą i kolejna wersja na komputerze DeepMind, program Alpha Zero, rozwala wszystkie inne programy w grze w szachy. Tak, słyszeli Państwo o tym, że znacznie bardziej skomplikowana gra Go także została rozbrojona przez ten sam program Alpha Zero w kolejnych jego mutacjach, Alpha Go. Alpha Go Zero uczyła się sama, znając tylko reguły i rozgrywając z własną kopią partiego i doszła do rezultatów przebijających zdolności wszystkich mistrzów, ludzkich mistrzów Go, czyli wyprzedziła ich w technikach i strategii w tej grze. Jest także gra, w której nie wszystko jest wiadomo, tak jak w szachach lub Go, nie wszystkie ruchy i ich konsekwencje można przewidzieć. Gra, gdzie część danych jest zakryta, gra bez pełnej wiedzy o systemie gry. To jest poker. Jego najbardziej agresywna forma, teksański klincz bez ograniczeń i tu też kilka zespołów stworzyło kilka kolejnych programów. Ostatnie z tych programów roznoszą w pył mistrzów pokerowych. Wygrywają z nimi zdecydowanie, czyli cechują się czymś, co uważamy za typowo ludzki atrybut, przewidywaniem rzeczy niedookreślonych, tworzeniem bardziej złożonych modeli, intuicji. Można porównać, jak bardzo skomplikowany to jest świat. Ile jest możliwych ruchów w tych grach, jeśli wyrazimy to potęgą dziesiętną. Proszę zobaczyć, że poker i Go bije liczbą możliwości liczbę atomów w znanym wszechświecie, czyli możliwości informatycznych jest więcej niż dostępnego świata. I komputery to potrafią rozwiązać. Tak. A przy okazji zarażano także grami komputer, grami komputerowymi, inne programy komputerowe. Mówiłem Państwu w zeszłym roku, że w starciu ze inteligencją i maszynami możemy przyjmować różne role. Może ona protezować nasze zdolności lub być konkurencją. I to są ważne aspekty. Czym na razie różnimy się w naszych zdolnościach od zdolności maszyn? Tu macie Państwo długi spis naszych cech, które determinują to, że jesteśmy ludźmi. Niektóre z nich wyróżniłem. Na przykład świadomość, na przykład teoria umysłu i intencjonalność są naszymi cechami wyjątkowo rozwiniętymi, bardzo wysoko nas stawiającymi wśród innych istot żywych. Jeśli porównamy ten zbiór cech, którymi my dysponujemy, to póki to maszyny nie mają tego. Między innymi ich samoreprodukcja, przynajmniej tak nam się ciągle wydaje, jest zależna od naszej decyzji. I rozwój, w zasadzie niektóre programy mają już samozależny, niezależny od nas. Proszę Państwa, dawno temu Paul Fitts w latach 50. stworzył taką listę przewag człowieka nad maszyną i vice versa. To już jest nieaktualne. Teraz Parasuraman stworzył listę tego, jak bardzo człowiek zachowuje kontrolę nad środowiskiem z użyciem pracy maszynowej. Proszę zobaczyć 10. stopień, który bardzo często występuje w działaniu z państwem, już w tej chwili, to, że jesteśmy decyzyjnie bierni, a nawet nieświadomi podejmowania niektórych decyzji, ze względu choćby na ograniczenia czasowe i ilość przetwarzanej informacji. To jest świat inteligencji sztucznej, do której może zmierzamy. Kim nim będziemy? Oczywiście to wszystko wiąże się z wielkim pytaniem o transhumanizm, o człowieka plus, coś więcej niż człowieka. I wszystko zaczyna się od tego miejsca, gdzie korzystają Państwo ze zdobyczy jako z protezy. Macie Państwo programy rozpoznające dźwięk. Oczywiście one są zlokalizowane nie w Waszych komórkach, tylko gdzieś daleko w serwerach. Programy rozpoznające pismo działające na tej samej zasadzie. Są samodzielne maszyny inteligentne zachowujące się w środowisku
badając te środowiska, samodzielne samochody, ciągle budzące kontrowersje, w tym kontrowersje etyczne, co zrobić z ich decyzjami niosącymi skutki moralne, na przykład kogo przejechać na przejściu, prawda? Pojawia się inteligentna broń, która niedługo może być bronią autonomiczną, przeciwko komu, czemu protestują duże grupy naukowców na konferencjach, a ta broń naprawdę jest coraz bardziej autonomiczna. Ten obiekt po prawej stronie to nie latający spodek, tylko autonomiczny samolot, który sam wykonał najtrudniejszą operację w lotnictwie, wylądował na pokładzie lotniskowca. Pamiętajcie Państwo, pokład tego lotniskowca tak pracuje na fali. To jest bardzo skomplikowane znaczenie, zadanie. Jesteśmy w tej sytuacji. Kusi nas sztuczna inteligencja. To jest taka troszkę biblijna sytuacja. Na drodze do raju, prawda? I jak zmierzyć się z tą sztuczną inteligencją? To już Państwo widzieli. Jednym z aspektów użytkowej sztucznej inteligencji jest przetwarzanie wielkich zbiorów danych. Bez nich już byśmy sobie praktycznie nie dali rady. Spotykacie je Państwo nawet w prasie codziennej i w opracowaniach. Inny aspekt to sterowanie maszynami, które wytwarzają dla nas dobra. A oto efekt przetwarzania wielkiej masy danych. Wyniki wyborcze, wyniki analiz środowiska. Te wyniki analiz środowiska na podstawie big data będziecie Państwo niedługo oglądali, martwiąc się, że nad Śląskiem zawisł smogu. Smog już wisi od niejakiego czasu i dławi, prawda? Big data. Dlaczego wisi? I znowu mamy bardzo inteligentne pytanie. Ale przetwarzanie danych i modelowanie rzeczywistości tutaj bardzo często w tych systemach big data sprowadza się do stwierdzania współzależności, nie do określania praw. Nasza inteligencja ludzka domaga się sformułowania praw. Teraz mówi się, i mówią to informatycy, że być może jest to całkowicie zbyteczne. Wystarczy wiedzieć, że jest współzależność, a ten żart Państwo znacie o związku ilości bocianów z dzietnością w rodzinach. Prawda? Niewątpliwie występował, ale nie był to związek przyczynowy. Bezpośrednio przyczynowy. Do tego wszystkiego dochodzą systemy eksperckie, które rozwiązują za nas na takiej zasadzie analizy korelacji różne porównania i jest ich mnóstwo. Jednym z systemów eksperckich było coś, czym chwali się Cambridge Analytica, co stworzył Michał Kosiński, Polak, informatyk i co miało pomóc Donaldowi Trumpowi w zwycięstwie w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Strasznie drażliwy temat. Wielu ludzi mówi, że również w polską politykę i w politykę europejską ingeruje się podczas wyborów przy pomocy zbiorów big data, ukierunkowując i robi to nie kto inny, tylko nasz wschodni sąsiad, działając na swoją korzyść. Zapewne spotkali się Państwo z takimi doniesieniami. Te systemy eksperckie mają też nieco bardziej ludzki obraz. Już dzisiaj istnieją programy, które przy pomocy Państwa komórek, oczywiście te programy realizowane są zdalnie na serwerach, pozwalają dokonywać na podstawie przeróżnych obserwacji, nawet zdjęć, jakie Państwo robią przy pomocy smartfonów, Państwa stan zdrowia. Przy pomocy analizy zdjęć można wykryć depresję albo podobne odchylenia zdrowia. Zatem stary dowcip, przychodzi baba do smartfona. Tak, ale inny aspekt sztucznej inteligencji to także to, że można śledzić ludzi i ich myśli na całym świecie. I to nie jest nic nowego. To się już działo. System Echelon, potężne centra przetwarzania informacji. Ale dotyczy to także ulic naszych miast. To jest archaik, takich kamer już nie ma do monitoringu ulicznego. Państwo wiedzą, że kamerka może być miniaturowa i umieszczona byle gdzie. Macie Państwo także elektroniczną ewidencję, która pozwala śledzić Wasze zachowanie w każdym momencie. Co więcej, można przewidzieć, gdzie Państwo będą za godzinę, za 2 godziny albo w poniedziałek o określonym czasie, prawda? To tylko kwestia nakładów.
Ta elektroniczna ewidencja, przypomnijmy sobie historię IBM, była używana w Auschwitz do katalogowania, w tamtej wersji katalogowania więźniów. A dzisiaj istnieją programy bojowe, które mogą naruszyć wirtualną inteligencję i inne wirtualne programy i rozwalić ich działanie. Tak, to wszystko wiąże się z transhumanizmem, marzeniem o większej mądrości, o dłuższym życiu, lepszym zdrowiu, zdolności przetwarzania. Może Państwo czytali Welbecka, gdzie to marzenie jest skarykaturowane przez autora w książce Możliwość wyspy i prowadzi do nikąd. Ale są też potentaci biznesu, którzy próbują to realizować i zapowiadają nam nadejście świata sztucznej inteligencji jako nowej, wielkiej osobliwości. I chcą tego dożyć, inwestując w swoje życie mnóstwo środków medycznych. O tym się pisze. A między innymi optymistom daje to przekonanie, że zwiększy to potencjał intelektualny, inteligencję człowieka, zdolność przetwarzania jego, przez niego informacji, zasób tej informacji przetwarzanej i przez to lepsze dopasowanie i rozpoznanie własnych potrzeb. Ono jest szalenie konieczne, rozpoznanie własnych potrzeb, jeżeli patrzymy na raporty klimatyczne na przykład, na problem uchodźców czy cokolwiek innego, co dzieje się we współczesnym świecie. Proszę zwrócić uwagę, to się już realizuje. Są implanty mózgowe poprawiające funkcje, ale są możliwe dalsze ingerencje, doskonalenie tych implantów. Są leki nootropowe, pobudzające sprawność umysłową. Stosuje się je u osób przejściowo dementywnych lub podobnych sytuacjach, ale mogą Państwo, tak jak Ritalin, zastosować je do pobudzenia się i dłuższej aktywności. Mówi się o zewnętrznych protezach kory mózgowej, które przez odpowiednie gniazdo będzie się podłączało do własnej kory mózgowej, no i wtedy będziemy mieli potęgę dostępnej informacji. Mówi się o modyfikacji genetycznej, o wyciszaniu genów, wycinaniu genów lub wstawianiu genów do naszego genomu, co może zmienić zdolności. Oczywiście będzie to bajka dla najbogatszych, gotowych wydać potężne pieniądze na modyfikację genetyczną własną, jeśli będzie taka możliwa, lub swojego potomstwa. To już jest realne. Ten eksperyment nie przeszedł jeszcze do żywego człowieka. Zarodek został zlikwidowany po naprawie defektywnego genu, który upośledzałby życie. Ale dzisiaj można zamówić zwierzę z dowolną modyfikacją genetyczną. Pisze się tylko do odpowiedniej firmy, bodaj w Amsterdamie. Procedura jest prosta. Trzeba wstrzyknąć trochę DNA i odpowiednich enzymów do komórki rozrodczej i wszystko zrobi się samo. Celowane, nieprzypadkowe, jak jeszcze 20 lat temu, kiedy efekt był statystyczny. A to efekt statystyczny. Takie wprowadzenie dodatkowego genu, genu receptora kwasu glutaminowego na neuronach hipokampa, które decydują o szybkości uczenia się. Chcieliby Państwo, żeby Państwa uczniowie szybko się uczyli. Wprowadzenie takiego genu do zarodka myszy, do jajeczka myszy właściwie, który się inkorporował tam i rozwinął w jedną z wielu potraktowanych tak myszy. Tylko jednej się to udało. Ta mysz była mysim bondem. Super myszą. Normalna mysz w takiej sytuacji labiryntu wodnego uczy się, gdzie może odpocząć od uciążliwego pływania i wysuszyć sobie futerko na ukrytej platformce, mniej więcej w ciągu 10 sesji doświadczalnych. Czyli trzeba 10 razy ją wziąć, wrzucić, pozwolić jej pływać godzinami, potem ją wyciągnąć, wysuszyć, dać jej odpocząć ponownie. Supermysz Dugi uczyła się w jednej sesji. Tak, czy zatem można naprawdę sprotezować umysł? Jest jedno potężne ograniczenie. Nasz umysł, inteligencja, myśli i osobowość jest funkcją konkretnej sieci neuronalnej topograficznie zaprojektowanej. Można sobie wyobrazić, że dałoby się tą topografię i związki skopiować, ale nie można sobie wyobrazić, że funkcje tej sieci, te funkcje tej sieci można przenieść do innej bliźniaczej sieci. Jesteśmy pod tym względem unikatowi.
Stąd wydaje mi się, że część tych mrzonek jest niewykonalna. Kopiowanie tych połączeń, które są obrazowane w tej chwili jako sieć połączeń mózgu, jest trudne do wyobrażenia. A topografia biegnie tak daleko, że poszczególnym okolicom kory mózgowej można przypisać konkretne pojęcie. W jednym z doświadczeń Alexander Hatch i Jack Galland to właśnie wykonali. Dość prostymi technikami badawczymi, oczywiście z użyciem sztucznej inteligencji komputerowej. Tak, można się zastanawiać, w czym jesteśmy lepsi, a w czym gorsi. I zestawiać własności komputerów, biologicznej inteligencji i sztucznej inteligencji. Jesteśmy na razie nieco lepsi w ilości elementów logicznych, które uczestniczą w przetwarzaniu i w sposobie ich przetwarzania. Nasz sposób przetwarzania jest bardziej plastyczny, opiera się na logice rozmytej, ale gdzieś tam pod tą logiką rozmytą, wielowartościową, tak, no prawie tak, no, być może tak, no raczej nie, na pewno nie, to jest logika rozmyta. Gdzieś tam pod tą logiką rozmytą kryje się logika kartezjańska. W momencie, kiedy podejmujemy działanie, musimy albo działać, albo zaniechać. Prawda? I tutaj też mamy ciągle jeszcze pewne przewagi, jeśli chodzi o sposób działania, ale ze względu na małą specjalizację i brak konieczności zachowania własnego życia, komputery, sztuczna inteligencja w wielu wypadkach nas bije, i to bardzo mocno, w szybkości przetwarzania informacji. Można by bardzo szczegółowo to rozpisać. Pozostaje jedno pytanie. Zaczęliśmy od tego, że inteligencja sztuczna może być twarda lub miękka. Twarda, czyli samoświadoma, miękka, czyli przeznaczona do wykonywania ściśle dedykowanych zadań, niewyposażona w motywację, czyli własny wybór celów i niewyposażona w świadomość własnego istnienia. Od kilku lat pojawiają się maszyny, które cechują się elementami własnej świadomości. Przynajmniej tak można by to rozpatrywać. Na przykład taki robot, w którym jest 5 sieci cybernetycznych, która każda zawiaduje czymś innym. Jedna z nich identyfikuje stan, a druga służy komunikacji i ta bestia potrafi odpowiedzieć na pytanie, że właśnie chodzi. A jak poległa w pokonywaniu przeszkód, czyli nie daje rady w pokonywaniu jakiegoś toru przeszkód, to zwalnia i wygląda tak, jakby była zdeprymowana, jakby zastanawiała się. Oczywiście to jest bardzo subiektywny ludzki odbiór, no po prostu ta sieć pracuje i przetwarza, modeluje mnóstwo informacji. Tu kolejny model. Te roboty, które mają być towarzyszami człowieka, poddano testowi mędrców, kapeluszu, testowi kapelusza. Mianowicie mają one zdolność komunikowania się syntetyzowaną mową. Zadano im pytanie, czy eksperymentator ten moduł pozostawił w ich konstrukcji czynny, czy też go wyłączył. Oczywiście te, które miały wyłączone, nie mogły się odezwać. A ten, który mógł się odezwać, powiedział: nie wiem. Po czym natychmiast się poprawił. Już wiem. Bo usłyszał sam siebie. Inny przypadek sztucznej inteligencji, który przeszedł słynny test Turinga, który polega na tym, że człowiek ma nie odróżnić własnej komunikacji od komunikacji z człowiekiem od komunikacji z maszyną. Ta maszyna, już dość stara, wprowadziła w błąd mnóstwo ludzi, którzy z nią na czatach korespondowali. Zachowywała się jak dojrzewający nastolatek, odpowiadając głupimi pytaniami na zadawane mu pytania. I mnóstwo ludzi się nabrało. Przeszła test Turinga. A to kolejny przykład sztucznej inteligencji znieprawionej, TAI Microsoftówna, kolejny robot czatujący, który po kilkunastu godzinach pracy w sieci na czatach, gdzie rozmawiali z nim wszyscy internauci, którzy tylko chcieli, został zaszczepiony ideami rasizmu, faszyzmu i stał się apologetą Hitlera i różnych innych rasistowskich
proszę zwrócić uwagę, wystarczy naprawdę niewiele czasu, żeby minąć brakujący tu moduł etyki i motywacji. Tak, to wszystko przekłada się na bajki o sztucznej inteligencji, takie jak War Games, film Gry Wojenne, gdzie cyfrowy tubylec, chłopak grasujący w necie, ratuje świat przed Armagedonem jądrowym, komunikując się z komputerem wojennym Pentagonu, który nie chce przerwać zainicjowanego odpalenia głowic jądrowych na pozorowany w grze atak ze strony Związku Radzieckiego. Ładna bajka. Takich bajek jest dużo więcej i Państwo je widzieli na ekranie. Oczywiście czarnowidze, i to znaczący czarnowidze, mówią, że sztuczna inteligencja może być dla nas ogromnym problemem. Wręcz życiowym zagrożeniem. Stephen Hawking, który to mówił, już niestety nie żyje, ale nie jest jedynym. Mówią to także Polacy i rozważa się to na zupełnie poważnych sympozjach naukowych. Jeden z paneli tego sympozjum w Puerto Rico dotyczył bezpieczeństwa wdrożenia sztucznej inteligencji w życiu ludzkości. Sformułowano plusy i minusy użycia sztucznej inteligencji i można rozważać, co przeważa, a co nam zaszkodzi. I znowu staczamy się w miejsce, gdzie rozgrywa się rozmowa o etyce, której sztuczna inteligencja musiałaby nabyć zgodnie z modelem Wisnera-Grossa, przewidując swoją przyszłość. I jak widać, nasza inteligencja ludzka, mimo zdolności przewidywania, w tej roli się nie spisała w licznych przypadkach. Jest problem do rozważenia i jest to problem, który dotyczy państwa i państwa wychowanków. O nim się pisze. Ta para polskich naukowców z Łodzi sformułowała w popularnym piśmie dość poważne ostrzeżenie. A oczywiście takich ostrzeżeń i rozważań było znacznie więcej. I pora na wnioski. Czy możemy coś z tym zrobić? Musimy przede wszystkim rozdzielić logiczne myślenie od podkorowego entuzjazmu, który bardzo łatwo nas opanowuje i prowadzi nas na manowce. I pamiętać, że uczestniczymy w konflikcie motywacji jako nauczyciele, o którym mówił również Marek, w konflikcie, gdzie musimy zmotywować ucznia do akwizycji wiedzy zgodnej z programami. Te programy są potrzebne, pojechałem tutaj po bandzie, prawda? Żeby zrozumieć to, co mówię, trzeba mieć całkiem głęboką wiedzę. Jeśli się jej nie ma, wszystko, co tu mówiłem, zostanie odrzucone albo wygaszone na poziomie uszu. Co robić? Jest tylko jedna rada. Uczyć, motywować i zmierzać w stronę kontroli świata, który powstaje. Kontrol, zarządzanie. Chodzi to o to angielskie znaczenie słowa kontrol, czyli zarządzanie naszym środowiskiem. Po raz kolejny podnoszę ten postulat, że musimy świadomie zarządzać. A żeby świadomie zarządzać, musimy mieć wiedzę i inteligencję. To jest postulat. Być może bardzo naiwny postulat. Dziękuję Państwu.